Okej. Bolsami mnie zaatakuje. Bolasami. To są bola. Ja żartowałem. Ale chujowo bym powiedział, wiecie? Ha. Oj! Ja patrzyłem sobie na babę od Noxu. No nie, gdzie jest mój backstab? Nie chcę wyjebać w ścianę. Czy ja mam cokolwiek do rzucania albo do strzelania? Nie mam, żadnego łuku nie podniosłem jeszcze. Dobra. O kurwa. O, to się wybuchnie! Okej, dobra. Zupełnie jak teraz Starfield, z tym, że Starfield to kupa, a Oblivion topka. Starfield się nie zdarzeje dobrze na pewno. On już dzisiaj wygląda, według mnie, tak bardzo... No, ta mimika twarzy, te postacie, ten silnik się już nie nadaje do... według mnie wypuszczania kolejnych nowych gier. On jest tak stary, a oni go ciągle utrzymują przy życiu, jakby to było... No nie, ten silnik miał swoje czasy, ale już się powinny dawno skończyć, według mnie. Okej, coś tu w ogóle jest? Smalczyk. Czy to będzie niewidzialna ściana? Nie. Niestety nie, miałem nadzieję taką. A na końcu masz Prime Radana? Sprzed walki z Male... Nie no, halo, nie. Nie mów mi tak. To jest początek gry, kurwa. A co gadać? O Far Cry'u? Mnie FC. Co mówicie o Far Cry'u, tak? Mnie Far Cry w ogóle nigdy nie jarał. Ten pierwszy był fajny, pamiętam, że do kumpla chodziłem i grałem u niego w tego Far Cry'a. A ten... Tak, siemanko, słuchaj, mamy Convergence moda. A ten awatar to rzeczywiście, no... Chyba wszyscy się spodziewali, że to będzie taki Far Cry, nie? Tak mi się wydaje. Czy ktoś by się łudził, że awatar od Ubisoftu będzie czymś innym niż Far Cry, tylko że w innych skórkach? Tak jak był Far Cry Primal na przykład, nie? Nie mam leczenia w ogóle żadnego. Ti, halo, dzień dobry. Przygotowałem, uciekam, nie mam je tu. Naura. Okej, nie boli. Będzie wybuchało. O ile Starfield mi się podobał, to niestety jest to jebany symulator chodzenia po pustym kosmosie. No i mnie najbardziej... Znaczy ja nie grałem Starfielda, tylko oglądałem filmy. Ale tam jest masa loading screenów. Ja marzyłem po cichu troszeczkę, że jak wyjdzie... Starfield właśnie. Chciałem powiedzieć loading screen. Jak wyjdzie loading screen simulator, czyli Starfield, to że on będzie mega otwarty, nie? Że to będzie coś w stylu... tego. Jak ta gra się nazywa, co wychodzi od 100 lat w kosmosie? Star Citizen. Ja myślałem, że to będzie taki Star Citizen, tylko że może z mniejszą ambicją aniżeli Star Citizen od Bethesdy. Taką miałem nadzieję. No i się kurwa zdziwiłem, no. Znaczy nie, może nie zdziwiłem. Zawiodłem. Ja nie mam jak się z nimi bić, nie? Ja nie mam kurwa leczenia już żadnego. Słyszę kule. A ja tu już byłem. Zajebiście, fajnie, jedno dźgnięcie i mnie kurwa nie ma. Dobra, tym razem pójdziemy w dół, normalnie. Cześć kulo, jakbyś mogła na mnie nie wjeżdżać. Hej! Awatar mnie totalnie nie kupił, ani gra, ani film. A czy ja na tym pierwszym awatarze, te nie wiem, 10 lat temu, 15 lat, kiedy wyszedł pierwszy awatar jako film? Byłem w kinie na tym 3D i w ogóle, i no i było to fajne, ale... To chyba wszyscy mówili podobnie, nie? Że ta gra to jest taka Pocahontas, tylko że w lekko innym settingu i taki bardzo wizualny gameplay, film, nie? Czy na dungeon się kurwa nigdy nie kończy? Tu jest jego końcówka już, nie? Tam na górze się idzie zazwyczaj do tego, po tą pieczęć, a w dół się zazwyczaj idzie do bossa, więc pójdziemy w dół na raz. Chociaż nie, pójdźmy po tą pieczęć i tak się wyjebie pewnie. Pogadaj z kimś, poleć na pustą planetę, zabij typów w lokacji, wróć do main planety, powtórz 25 razy. Odpadłem przy Starfieldzie, idziesz i się ładuje, znajdujesz kupę gnoju i znowu idziesz, znowu oddajesz quest, skip. Symulator loading screenów, no. Grałem głównie pod fabułę, zrobić wszystkie wątki, zapomnieć o grze. Znaczy, ja mam kumpla, który jest, może nie powiedziałbym, że fanem, ale jemu się bardzo Starfield podobał. On jest fanem Bethesdy ogólnie, więc był napalony na Starfielda, z nadzieją, że jednak ta gra będzie cudowna i piękna i w ogóle.
No a wyszło jak wyszło, ale ciągle mu się podoba. Jemu się dobrze gra. Tak, siemanko Mirwa. Gramy Convergence Moda. Próbuję skipnąć wszystko tutaj na Hama i pobiec tam na sam dół od razu. Bo ja przez tą ilość moich soczków w ogóle... Powinienem soczki sobie wzmocnić, nie? Zmienić ten z many na soczek na HP. Plus przecież mam ciągle nasionko, które też mogę chyba do tego wykorzystać. Chyba, że może w tym modzie trzeba więcej nasionek na sam początek od razu. Zobaczymy. Ale mógłbym mieć dwa dodatkowe soczki na leczenie. Jakbym nie był gapom, hi hi hi, ała. Tak, tak, fajnie, pięknie. Ale nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, aż takich zmian w dungeonach. Bo jest mega mocno zmienione, nie? A to jest sam początek gry. Bo niby ten, niby Ascended Mod, Reforged i tak dalej też zmieniały te miejsca, ale tu wydaje mi się, jak na razie, widzę największą zmianę w tym wszystkim. Więc spoko, ciekawie. Zmodowane Oblivion, Skyrim czy Fallouty dawały dużo frajdy, prawda. Generalnie mody dawały, drugie życie tym wszystkim grom od tego, od Bethesdy, nie? Nawet pierwsze, w niektórych przypadkach. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład sobie nie wyobrażają grać w Obliviona bez modów. Ja na przykład nigdy nie grałem w Obliviona, w Skyrima bez modów. Ja nie grałem nigdy z modami, nie chciało mi się tego modować. Zawsze mi się to mega uciążliwe wydawało modowanie. Ale na pewno jest parę modów, które chętnie bym sobie ograł. Jakbym teraz, powiedzmy, stwierdził, że pogram w Skyrima. To bym pewnie coś pomodował, nie? Dla zabawy. Gapa, hihihi, ała, tak, dokładnie tak. Mam tak samo, uwielbiam gry od Bethesdy i kupiłem w ciemno preordera. Ogólnie jestem zadowolony, warto było. Ale obecnie brak tej powtarzalności, jak na przykład Skyrim dzięki modom. Właśnie, a propos powtarzalności, słyszałem, że NG Plus w Starfieldzie jest ciekawym pomysłem w ogóle. Bo tam NG Plus działa tak jakby... I że masz swoje wspomnienia, tak? Że twoja poprzednia gra jest jakby twoim wspomnieniem. I coś mi kumpel próbował tłumaczyć, ale to było dla mnie mega pokręcone, jak to działa. Mega pokręcone. Dobra, jest Marika. Mam jeden soczek na leczenie. To tu będzie. Okej, okay, standardzik. Zobaczymy, jak mocno będzie bolało. Nie boli mocno. Dobra, za pierwszym razem nie wejdzie, bo nie mam soczku. Ale może za drugim. A, okej. Okay. Mój ulubiony boss! Boże, kiedy ostatnio biłem tego typu ducha drzewa? Nie pamiętam nawet. Convergence całkowicie zmieniło drogę na Placidu Saxa oraz dodali nową mini lokację z portalem do Farum Azuli. O kurwa. Dowieźli z tym modem, no brzmi to ciekawie, naprawdę, że tu jest mega to wszystko pozmieniane. Więc ja lubię takie mody, bo to jest tak, że grasz w grę, którą wydaje ci się, że znasz, albo znasz, tylko że w jej podstawowej wersji, a te mody po prostu wszystko co wiesz o świecie, wywracają do góry nogami całkowicie, nie? Dlatego to lubię. NG+, czyli Starfield to Souls-like, tak? Nie, no, NG+, były już wcześniej w innych grach, nie? Ale tak, Starfield to Souls-like, dokładnie tak. Mogę ciężki przytrzymany. Kurde, nie podoba mi się ten ciężki przytrzymany na tej broni. Niepotrzebnie, mało staminy. O! Musiałem być dalej atakować. Halo, nie mogę wyjść! Ach. No nie! No nie mogę! Kurwy syn. Au. Zajebiście, kurwa. Okej, mogę teraz kontrę zrobić normalnie? Bo on wtedy był kurwa jakoś pod ziemią, dlatego nie mogłem chyba kontrę zrobić. Aha. Ja jeszcze tu umrę, kurwa, naprawdę. Jeden hit i jestem martwy.
Możesz się, kurwo, przestać tak ruszać? Proszę cię. Co on odpierdala? Okej, okay. Boże. Właśnie, czym są te kurwa remnanty? Mamy Golden Seeda, Combat Remnant i Glowing Rune of the Dragonkin. Muszę zaraz poczytać opisy tego w ekwipunku. Gdzieś jest portal do farmy Azuli? Nie, poszukam sobie, wiesz? Poszukam sobie, pobawię się. Takie rzeczy mechaniczne, które się zmieniły. Bardzo chętnie przyjmę informacje, ale na razie ten. Pobawmy się, nie? Poszukajmy tego wszystkiego sami. A no więc, ja bym chciał. Flaszki. Mogę? Mogę. Raz, dwa, więcej nie mam. Tego też nie mam. Alokacja, siup. I mamy nagle dwa razy więcej flaszek. Levele. A, ja mówiłem, że chcę iść pod siłę i faith, ale pod siłę nie pójdziemy. Pójdźmy na razie dwa levele może w HP. Pod tą wiarę może później, może zacznę powoli inwestować, co? W wiarę. Żeby chociaż jakieś buffki mieć może nawet, albo cokolwiek. A dalej co? Pójdźmy więcej jeszcze w dex, ale mam teraz kurwa leveli do rozdania za te pieniądze z tego bossa. Troszeczkę w staminy, może więcej w HP jeszcze i git. Dobrze. I będzie dobrze. Mogło być lepiej, ale... Okej, to jest standardzik. Czy coś tu się zmieniło teraz? Nie. Okej. Zakładam, że tego dungeona już skończyłem. I nie będzie żadnego problemu teraz, nie? Już nie chcę tu wracać. Fajna końcówka, dziękuję, dziękuję. No hit końcówki walki, mogą RTSR-a założyć, nie? RTSR-a. A właśnie, runy, właśnie, te runy zobaczmy. Used to learn several journeyman level Dragonkin sorceries. A. A propos lodowych speli, nie? Okej. Okay. Dużo tych speli przyszło. Dużo tych speli przyszło. Ciekawe. A teraz tak, gdzie są te remnanty, co to robi? Usable... A, kraftowanie remnantów, tak? Czyli to pewnie jest coś z kraftowaniem tych talizmanów? Zaraz zobaczymy przy tym. Bo była taka opcja, nie? Przy ognisku. Każda magia ma 4 levele. Tego co pamiętam, miks flaszek był przybudowany. Tak, można podobno właśnie kraftić talizmany i łezki, nie? Dobra, właśnie, nie chciałem wstawać. Zobaczymy, jak działa ten remnant crafting. O, combat remnant. Mam dwie sztuki, czyli każdego z nich mogę sobie na jeden talizman zamienić, tak? Fajnie. Więc nie szukamy tych rzeczy, tylko sobie je krawcimy. A no wiecie, że ja lubię ten. Ataki przytrzymane ciężkie, więc to wydaje się dobre. Wyskoku, z wyskoku też lubię ataki. A właśnie, poczekaj, bo mogą być pozmieniane troszeczkę te. Chociaż nie, widzę, że są bardzo podobne, ale tu na przykład... Gdzie to jest? Tu. O 20% jest konkretnie napisane, nie? Ile się zwiększa mój udźwig. Na pewno nie pójdziemy w RTSR-a. Ani w to. Te talizmany też lubię, nie? Tylko, że one są dobre na początku gry, jak masz mało HP, a później, no, już tak trochę odpadają. Na SL1 są bisowe, jak dla mnie, ale na początku niekoniecznie, znaczy lepsze. Dobra, pójdziemy ten na pewno. Axe talizman. Ja i tak mam jednego slota tylko, nie? Mam wszystkie 4 od razu otwarte. Okej, dobra, to kupimy coś jeszcze. Masz różny typ talizmanów, tak, właśnie widzę. Właśnie widzę, że... Bo tu ja konkretnie w tym momencie kraftuję The Combat Remnant, nie? Te talizmany. No dobra, to jak mamy przytrzymany ciężki, to pójdźmy może w damage na pełnym HP. A miałem... A, już nie zobaczę. Miałem do wyboru ten, Radagona? Radagon Sword Seal albo coś takiego? Nie wiem, nie ten... Nie widziałem, szczerze mówiąc. Bary! Kajitam brr. Dobry wieczór. Czy on zawsze takie pytanie zadawał? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale ja rzadko z nim gadam. Teraz stwierdziłem, że pogadam, bo może jakiś nowy questline mi da, ale... Nie wiem, zobaczymy. Mogę się wracać na chatę? Mogę. Zobaczmy na chacie, co się dzieje. Czy się zmienił round table hold? Jakiekolwiek zmiany, czy tu zaszły, nie? Przegadamy wszystkich, żeby popchnąć fabułę i questy w razie czego. Masz target Damiego na dole zamiast Invadera? Na dole? W sensie tutaj ten, w round table holdzie. O, fajnie, można sobie potestować. Damage i tak dalej. Tak, gramy w moda dzisiaj, siemanko, okej, tam. Gramy w moda, Convergence Mod. Zobaczmy właśnie a propos, jak działa, kuźwa, wzmacnianie. Potrzebuję akurat tych zwykłych kamieni, tak? To można było się domyślić. A co ja w ogóle poniosłem? Co to robi? Siła i podinta. Pała podinta. Ciekawe, muszę przyznać, ale to nie dla mnie, nie? Ash of War Duplication, Ashes of War, nie mam żadnych. No, dobra, czyli tu nic nowego. Ja. Nie jest przebrana, niestety, więc olewamy ją na razie.
Jak będę chciał, nie wiem, jej questa zrobić, może z nią pogadam. Ale na razie nie planuję. Czy tu są drzwi pozamykane? O, otwarte są. Nie ma ten, bo tu trzeba normalnie kluczo kamień klucz użyć, nie? Żeby otworzyć. Nie skusza, to jest normalny lód chyba, nie? On tu jest zawsze. A tu jest co? Secret Tear, o! A tu jest chyba ten, jakaś książka do cudów chyba. Normalnie, ale nie pamiętam, mogę się mylić. Pamiętam, że raz w życiu to otworzyłem i miałem takie, o kurwa, nie było warto. Uuu, i mogę tędy sobie wejść, siemano. Czy ty mi coś zrobisz? Nie. Okej. Okay. Fajnie, że jest miejsce do testowania sobie damage'u, nie? Podoba mi się. Czyli jeśli mój pełny, przytrzymany ciężki wejdzie, to jest 576 damage'u. A na dwóch lekkich damage'u jest 500. To nie jest jakaś super różnica, nie? A to jest już z tym talizmanem nawet. Z wyskoku ile? 302, no to jest już duża różnica, nie? Między... Jeden... Poczekaj, z wyskoku... 302. Jeden lekki... Kurwa, miał być lekki. Co maczkam, tak? Jeden lekki to jest 248 damage'u. Okej. Okay. Strzały czarne. Dostałem jakieś czarne strzały. A rzeczywiście, Black Key Bolt, to są bełty. Do tej kuszy Krypusa. O, nie wiem. Czy ten, Garata, kojarzysz może ten, bo wygląda na to, że wiesz o co chodzi w tym modzie lepiej niż większość ludzi na czacie. Ja chyba Mięteczek też grał, tak mi się wydaje. Counter's Tongue. Czy tutaj się opłaca na przykład bawić z łukami? Czy są jakoś zbufowane względem oryginalnego Elden Ringa, czy niekoniecznie? Rezurekcja bossów tu jest, okej. Okay. Można wskrzeszać bossy. Jak się zabije bossa, można je wskrzesić i zajebać jeszcze raz dla zabawy. Podobnie wyglądają pokoje na pewnych konwentach. Nie pytam, jakie konwenty. Okej, nie mogę atakować w tym pokoju standardowo. Miałem nadzieję, że z jakiegoś powodu mod pozwoli mi atakować tutaj. Dobra, proszę pana. Ja bym... Tak, widzę. Chciał zobaczyć, jakie pan ma wiarę. Cuda do sprzedania. Standardowe. Ale niekoniecznie. Run shardy. O! Może bym to kupił nawet? Tylko muszę coś sprzedać w takim razie, albo zużyć. I potrzebuję jeszcze tego, nie? Jak to się nazywa? Pieczęci. O, można je sprzedawać, jak pięknie. Okej, mamy runę Numena, to jest dużo pieniędzy, na dzień dobry. Trzymaj się sam, bro, dobranoc. A nie kupiłem, mogłem pieczęć kupić od razu, dobra, to kupmy to na dzień dobry. Tych rzeczy jeszcze nie mogę używać. Catch Flame. Niech też będzie. Rejection. Dla zabawy też możemy wziąć, żeby podrzucać jakichś NPC-ów na przykład w przepaści. To jest moja ulubiona rzecz. I tak... Jest. Finger Seal. Kupimy sobie Memory Stone'a, bo czemu nie? A jakie tu mamy bronie w ogóle? Short Spear. Fajnie by było, jakbym mógł sobie na przykład drugiego Twin Blade'a od razu kupić u niej, ale widzę, że nie ma akurat. Dobra, key. W takim razie... Na drugą rączkę... Niech będzie to i założymy sobie spele. Zobaczymy, jak one wydają radę. Najlepszy skill całą grę używałem. Którego? Rejection? Odrzucenia? Ja też go lubię. On jest bekowy mega. Jest mega bekowy. Dobra. Szczególnie mówię, jak zrzucam NPC gdzieś na dół. No dobra, to postaramy się poeksplorować sobie, polatać, pobiegać. Myślę, że kolejnym celem pójdziemy naprzeciwko po prostu. Do tego. Do Kali. Zobaczymy, co Kali ma ten do zaoferowania. Rejection to mój ulubiony skill IRL. Ale ulubiony, czy taki, który ten? Który zazwyczaj tam przyjmujesz na klatę? Bo jak już, to ja zazwyczaj to drugie. Odrzucenie, ale w moją stronę jest skierowane. Jest jeszcze ten lepszy, ale manę zużywa. A czy ten też chyba zużywa manę normalnie, nie? W Elden Ringu, czy nie? Nie, no musi. Czy nie? Nie chcę stąd nic. Chcę zobaczyć. To nie jest ten przycisk. Zużywa. Rune Shardy. Czyli to jest ten spell dosłownie, którym do nas strzela Radagon, nie? Podczas walki, czy mi się wydaje? Kocham ogrzewać sobie obiad na kolację, prawda. Ja wiecie, co ja ulubiałem zawsze? Jak na przykład po obiedzie na chacie jeszcze u rodziców, na przykład zostawały takie schabowe. Jak zostały schabowe z obiadu jeszcze, to ja uwielbiałem sobie właśnie przyjść wieczorem do kuchni, wziąć jakieś dwie takie potężne kromy chleba i zrobić sobie chleb ze schabowym. Mua. Oczywiście tam jakiś tam jeszcze sosik. Znaczy sosik, tam ketchup i majonez zazwyczaj. Plus jakaś sałata na przykład. Och, odgrzewana lasagna. Właśnie, lasagna i ogólnie wiele jak dla mnie tych
To jest burger zwykły? No nie do końca, to jest taki polski burger, nie? Ilu z was twierdzi, tak jak ja, że lasagna i niektóre inne potrawy makaronowe lepiej smakują, jak są właśnie przesiąknięte już, nie? Nie lubię takiej świeżutkiej lasagni prosto z piekarnika, tylko właśnie jak ona przez parę godzin sobie tym sosem, kurwa, przesiąknie, to jest tak, o Jezu, uwielbiam. Ale no, kompletnie się nie zgadzasz. Ja uwielbiam lasagne odgrzewaną, o Jezus Maria, naprawdę. Zawsze i tak, ja, powiedzmy, jak jem lasagne w domu, to i tak jem świeżutką, bo jestem, kurwa, głodny. Ale ta wieczorna smakuje lepiej. Ta wieczorna smakuje mega lepiej. Coś nowego? Nie. Tutaj są standardowe rzeczy. Zobaczmy te rzeczy, co tutaj daje. Siła i dex 1, siła dex 2, czyli podobne to, co już mam. Okej. Partyzana. Szukamy ten. Możemy też zobaczyć to miejsce, gdzie zazwyczaj jest Twin Blade, nie? Gdzieś tutaj na tym, w tych ruinach. Bo latania powinna się robić parę godzin. A czy ona się... Znaczy, może nie parę godzin, ale długo się robi lasagna, nie? I też nie mówię o takiej lasagni właśnie z biedry, z metalowego takiego, z takiej rynienki, tylko takiej rzeczywiście prawdziwej, nie? Z tym makaronem, ja sam wykładałem, kurwa, warstwowo wszystko, mięsko, makaron, sosik, bla bla bla, na końcu jeszcze beszamel, trochę sera startego, och. Ale mówię, mi to smakuje zawsze wieczorem odgrzewane dużo lepiej. Crafting, zobaczmy. Crafting, co ja mogę? Fire poty mogę zrobić. Sztuk 3. A, bo 3 sztuki po prostu na jeden craft wychodzą, tak? I mogę 4 zrobić. A, okej. Okay. Zróbmy sobie 2 na przykład. I co tu dalej mogę? Niewiele, tak naprawdę. No dobra, zobaczmy te fire poty. To wyjebać. I widzę, że nie jesteśmy w ogóle ograniczeni tym. Nie jesteśmy w ogóle ograniczeni ilością znalezionych rozjebanych garnków do rzucania, nie? Nie odgrzewam lasagni, bo tylko tą z biedry kupuję i opierdalam całą naraz. To jest standard. Ja też tak robię czasem, nie? Ale ta lasagna biedronkowa to się w ogóle nie porównuje. Nie porównuje do normalnej lasagni, takiej prawdziwej, takiej zrobionej ręcznie, kraftowo. Wszystko odgrzewane i rządzi IMO. No nie, no są rzeczy, które są odgrzewane, są średnie, nie? Na przykład ja nienawidzę, jak są fryty, jak są miękkie. Nienawidzę miękkich frytek. Dla mnie frytka idealna powinna chrupać z wierzchu, a w środku być taka wiecie, taka fajna. I jak fryty odgrzejesz, one robią się takie sflaczałe znowu. I to jest takie, nie do końca fajne. Dobra, zanim pójdziemy do tych dungeonów tutaj na boku, ja bym poszedł w ogóle na plażę i zobaczył ten dungeon z plażą. Mógłbym już zacząć wzmacniać, poczekaj, dostałem jakiś kamień. Dostałem kamień, spróbujemy wzmocnić na plus 1 tą broń, o ile już mogę w ogóle. Mogę, bo podniosłem parę kamieni, nie? Plus 2, dobra, nie tak. Czy makaron gotowałeś przed nałożeniem? Dowiedziałem się, że nie trzeba. Nie, oczywiście, że nie trzeba. Znaczy, jeśli masz dobrze mokry sos, że tak powiem, no to ten makaron nasiągnie tym sosem, nie? I się zrobi miękki. Tylko właśnie tak jak ten, kto to pisał? Nie wiem, pisał. Że oryginalnie się lasagne długo robi, więc musisz dać jej czas, żeby ona nasiąknęła właśnie tymi sosami wszystkimi. Nie wiem, czy się porównuje ta lasagna, czy nie. W sensie to pewnie nie i masz rację, ale u mnie w domu nigdy nie było zrobione chyba. Jem tą biedronkową, ała, i ją bardzo lubię. Ja polecam zrobić sobie lasagne, bo to wcale nie jest dużo roboty tak naprawdę. Zrobienie lasagni takiej leniwej. Bo ja często robiłem taką właśnie leniwą lasagne, ja to tak nazywam, bo mi się nie chciało nigdy beszamelu robić, nie? Jak z rodzicami mieszkałem, to rzeczywiście moja mama czasem beszamel robiła na wierzch ładnie, ale jak nie chce ci się beszamelem robić, to też bez beszamelu będzie dobrze. Bo to jest, no to jest co? Mięsko mielone, sosik, makaron, może jakiś plasterek sera, kurwa, poczekaj, bo dostanę pierdolca. Mogę tym? Git, więc no. Czy zrobić wszystkie dungeony, czy większość? Nie wiem. Zobaczymy. Pobiegamy, polatamy. Nie mam planów konkretnie, żeby zrobić wszystkie dungeony na przykład. No ale fajnie byłoby je zwiedzić, nie? Zobaczyć, jakie są zmiany i czy rzeczywiście na przykład każdy dungeon jest zmieniony, czy nie każdy. Zobaczymy. Mogłem kupić u Kale ten pochodnie, nie? Bo tu będzie ciemno jak w dupie. To sprawdź, a mówisz, że nie wiem? W sensie, że ten, czy żeby zrobić dungeony? No nie wiem, kurwa. Nie mam ani... Nawet jak prawdę, że tak powiem. To nie jest tak, że nagle sobie myślę, aha, dobra, to jednak będę. Nie wiem, kurwa. Będę miał ochotę, to zrobię, nie będę miał ochoty, to nie zrobię. Kto tu robi ta wieża? To, jak biegłem w tę stronę, to jej w ogóle nie zauważyłem. Jak kiedyś powiem robić mac and cheese i też robiłem beszamel, to było tak mdłe, że już nie chcę. Znaczy, no beszamel to powinien się tylko dodatek być, nie? Bo beszamel, ja przynajmniej jak robiłem lasagne, to było tylko na wierzch, na górę. Na to jeszcze starty ser,
I to było takie zakończenie, jak taka wisienka na torcie. Ale to nie jest główny dodatek. A, Retainer, okej, czyli tu inna klasa zaczyna, tak? Dobra, czyli to jest początek Retainera. To był chyba postać pod siłę, nie? Z niezmienionych dungeonów, to na pewno jest ten w Consecrated Snowfield z drugim Astelem, on na pewno jest niezmieniony. Kurwa, to tylko jeden? Damn. A, okej, no nie ma pochodni tutaj. Halo, koń? Podziwiam ludzi, którym chce się bawić w kuchni, ja tam jestem zorganizowany jak armia niemiecka. Do kuchni wbijam, robię swoje i zatrzymuję stoper. Znaczy, ja też, ale no, ja po prostu też nie lubię siedzieć w kuchni za długo, nie? Dla mnie, jeśli powiedzmy robienie jakiejś potrawy zajmuje dłużej niż pół godziny, to tak mi się nie chce takiego czegoś robić nawet, nie? Zazwyczaj. Bo mi szkoda czasu.